Jeszcze poczekamy z apteczką. Z pewnego małego powodu. Szybszy sposób dostania się tu. Normalnie to się powinno zejść na dół, tu drabinką, tu wejść drabinką i tak dalej, nie? To by się tak tam fatygował. Wow, no teraz mi się spadło. O, jak zauważyliście też... tutaj mamy niezłego rozmiaru rakietkę. Co, nie? Ale to później wszystko. Wszystko w swoim czasie. Nie spieszę się. O, tu już jest. Jeżeli nie weszłeś na laser, no to... Kurde. Weszło na laser, to jak on zaczął strzelać? Cudem. I trochę zesz, jak kurde balans, no. Kurde. Tak, idzie zniszczyć, ale to teraz zmusza mnie to do oszczędzania na amunicji. Blizzard Eagle. Ten dysk. O. Code Clearance Disk. Się wkłada do tej maszyny tu. Ale zanim to zrobimy, pójdziemy jeszcze w jedno miejsce. Znaczy dwa. Po sekret numer dwa. Tym razem bardzo znaczący dla mnie sekret, bo mi to życie odnowi. Niby inny kryształ, ale tym razem mi to coś da. Zatem zebranie wszystkich sekretów opłaca się jeszcze z innego powodu. Ale wszystkich. Dokładnie wszystkich, ale to się przekonać chyba na koniec gry. Żeby to zadziałało, to trzeba wszystkie zrobić. Nie można ani jednego pominąć. Wypadałoby zapisać, to nie wiem. Ja przyjdę na górze.
chwilę na bliżej. O tak, o tak. A to w tym interesie chodzi. Żebyś ze mną współpracował. Tak, ja sobie tego życzę. Miałeś moją własność. I ty nie chciałeś oddać po dobroci, więc nie musiałem cię zaciupać. Teraz się pewnie zastanawiacie, gdzie użyjemy tego Yellow Security Pass. Bo nigdzie nie było takiego miejsca na nie jeszcze, nie? Spokojnie, spokojnie. Blisko. Tak w przyrodzie nic nie ginie, tak tutaj w Tomb Raiderze nic nie ginie. Tym razem idziemy na dół. I pójdziemy tutaj, tutaj. Miniemy dół. O, i proszę. Tam na tej to się nazywało. Mogę zapisać. Nie lubię powtarzać. No szczęście, że mnie nie tną, chłopie. Tu mamy taką coś takiego ciekawego. Jako jakby linia czy taśma przemysłowo. Musimy się tam na sam koniec dostać. No pytanie, jak to zrobić? Wiedząc, że stawając na te niebieskie migające motyko, ona od razu ginie. Tak więc musimy się udać w drugą stroniczkę. Tu mamy przycisk. To nam przywiozło coś takiego, co tam na końcu wcześniej stało, było widać. Teraz się trzeba na górę tego dostać. No, a tu jedna taka ciekawostka. Nie wiem, po jaką cholerę tu dali tą drabinkę, jak ona się już na samej górze chyta od razu. Na boiczki. No i tu można skoczyć i wejść do góry. Niby wydaje się droga łatwa, prosta i przyjemna, nie? No, nie powiedziałbym. Właśnie, te trzy klapy, kraty się otwierają, zapadają pod ciężarem Lary. Tego trzeba zrobić tak. No, nawet nie pod ciężarem Lary. Nawet na niej nie stanęła. No to nie mnie. Nie. I rykadunka. Hmm.
Bierzemy. Tego żyjemy. I skok. O to chodziło, zabić go zanim pobiegnie. Zaś te karabiny. Ale te nie strzelają, dopóki się nie wejdzie na te lasery, co tu są. Promienie. Tego trzeba uważać, żeby nie tchnąć. A tu, proszę Państwa, tak, dobrze widzicie, UFO, statek kosmiczny. Ciekawe, nie? Tamte, kurde, nigdy nie pamiętam. Trzeba zużyć, kurde. Masakra po prostu. Nie ma czasu na zabijanie go. Było na czas otwierane, więc to jak widzicie jest aż 5 przełączników. To polega na tym, że trzeba odpowiednie tylko 3 przełączyć, które otworzą nam wejście do tego statku kosmicznego. I no teraz pytanie, które, prawda? Zły. Musi nam pokazać drzwi. Te drzwi.